Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Wiele z Was prosiło mnie o to, żebym nagrała taki film, dokładnie taki, postowaliście o to. Chodzi dokładnie o taki bardzo modny teraz w tym sezonie top z kwadratów, szydełkowy top z kwadratów. I właśnie postarałam się zrobić co mogę, żeby Wam tutaj dokładnie pokazać, jak zrobić taki top. Ten top będziecie mogli zrobić w różnych rozmiarach. Te kwadraty oczywiście można wykorzystać do jakiejś innej robótki. Możecie zrobić bluzeczki, obrusy, no cokolwiek tylko Wam wpadnie do głowy. Pokażę wszystko, jak łączyć ze sobą, jak zrobić pojedynczy kwadrat. Ja zrobiłam dwa topy i mam dla Was taką pewną propozycję, taki pomysł, że możecie zrobić taki top w jednym kolorze, tak jak ja, bardzo fajnie podkreśla taka biel opaleniznę, ale drugi pomysł to taki kwiatowy top. I ten drugi robiłam z Wami na bieżąco w tym filmie, już po prostu nagrywam po wszystkim, początek zawsze sobie nagrywam po wszystkim, żeby wyłapać wszystkie błędy, powiedzieć ile co, czego zużyłam. Także tutaj jest taka moja propozycja, możecie zrobić na przykład taką kolorową wersję jak ja, ale możecie zrobić na przykład wersję słoneczniki, na przykład ciemny środek, żółte płatki, maki, ciemny środek, czerwone płatki. No to już ogranicza Was tylko posiadanie włóczki, Wasza wyobraźnia. Ja zrobiłam inne kolory na lewej stronie, inne kolory na tej stronie. I zaraz wszystko powiem Wam, jak co ugryźć. Szydełkowałam bawełnianą włóczką Yarnart Ideal. Ten biały kolor, muszę Wam go troszkę zachwalić, ponieważ jest on taki naprawdę śnieżno-biały. Oczywiście biele różnią się od siebie, jak każdy kolor. Niektóre są bardziej takie mleczne, niektóre ekri, to już w ogóle wpadający w inny odcień. A ten biały jest naprawdę taki śnieżno-biały i jest to kolor 220. Szydełkowałam te dwa topy szydełkiem 3 mm, tu mam akurat Clover Amour. Będą Wam potrzebne trzy znaczniki, żeby tutaj ujarzmić sobie przy łączeniu tych kwadratów top. Potrzebne Wam będą oczywiście nożyczki, potrzebna Wam będzie miarka, centymetr po prostu, jakikolwiek tam macie, żeby tutaj wszystko na początku pomierzyć. I właśnie, ile czego zużyłam? Ja robiłam rozmiar S. To są takie małe topy. Dwa małe topy, rozmiar S. Oczywiście XS też będzie super. Będzie nawet taki ciut luźniejszy ten top. I zauważyłam, że przeważnie takie ciut luźniejsze robicie te topy. Ja zużyłam na jednokolorowy top 3,5 motka włóczki Ideal. Ona ma 50 gramach, 170 metrów, 100% bawełna. Bardzo fajna włóczka. I zostało mi jeszcze ponad, nawet bym powiedziała ponad pół motka, które śmiało można wykorzystać na takie dosyć długie i gęste frędzle, doczepiane tutaj na dole, do każdej muszelki. Naprawdę zostanie Wam jeszcze z tego czwartego motka sporo włóczki, żeby zrobić jeszcze te frędzle, co też jest bardzo modne. Wtedy wychodzi taki boho styl i też zauważyłam, że praktycznie zawsze przy tych topach są frędzle. Ja zużyłam na ten top, tak jak mówiłam, 3,5 motka. Na ten top, z racji tego, że wykorzystywałam tutaj zapasy swoich, niezliczone zapasy swoich włóczek, końcówek na te kwiatki. Także tutaj Wam dokładnie, no nie powiem ile czego zużyłam, bo zobaczcie, to są po prostu nawet inne odcienie żółtego, każdy inny płatek ma inne kolory, ale wydaje mi się, że z jeden motek, jakbyście chcieli robić jednym kolorem ten cały środek i płatki, jeden motek jakiejś włóczki, na przykład Ideal, wystarczy.
Jeżeli to jest podział, no to to już trzeba kombinować. Natomiast ja zużyłam na resztę, oprócz tych kwiatowych środków, na resztę zużyłam dwa motki i właśnie to jest końcówka drugiego. Tutaj zostało mniej niż pół i wydaje mi się, że naprawdę na frędzle też tu wystarczy mi w tym topie. Także czy będziecie robić taki kolorowy top, no to na rozmiar S kupujecie dwa motki Yarnart Ideal na te wszystkie białe części lub jakiekolwiek innym kolorze. Środek już we własnym zakresie tutaj musicie pokombinować. A jeżeli chcecie jednokolorowy, no to cztery motki z tym, że troszkę zostanie i takie obfite frędzle można wtedy zrobić, długaśne frędzle. Naprawdę z 30 cm frędzle tutaj spokojnie starczy. Tutaj wydaje mi się, że zrobię z 20 cm, 25 cm frędzle i też będzie ok. Teraz, jak wyliczyć konkretnie rozmiar? Ponieważ te kwadraty są tak zrobione, że każdy może powiększyć dany kwadrat do własnego rozmiaru. Ja mam kwadraty składające się z 7 rzędów. U mnie tych 7 rzędów bierzemy pod uwagę tylko przekątne kwadratów, bo zobaczcie, one są tak ułożone, że bierzemy pod uwagę przekątne kwadratów. U mnie ma przekąt na około 20 cm. I teraz, jak to wszystko sobie pomierzyć? Mierzycie sobie obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie. Najpewniej będzie to biust. Mierzycie sobie właśnie biust, dodajecie kilka centymetrów, no bo to ma być luźne, to najlepiej, żeby takie przyjemne, przewiewne było, a nie obciśnięte na lato. Mierzycie sobie i dzielicie na 4. Dzielimy to na 4. Wychodzi Wam jakaś tam liczba, czy powiedzmy 25, czy 30 centymetrów. Najpewniej nie wyjdzie Wam idealnie, no bo to wiadomo, rzadko kiedy wychodzi tak idealnie. Z groszami coś tam wyjdzie i wtedy orientacyjnie wiecie, ile trzeba zrobić, ile ma mieć przekąt na jednego kwadratu, żeby wyszły Wam odpowiedni obwód. O co chodzi? Tutaj potrzebujemy na przód 2 kwadraty i na tył 2 kwadraty, razem 4 kwadraty. Tak samo tutaj, 4 kwadraty, 4 kwadraty, wszystkie bierzemy pod uwagę przekątną. Dlatego mierzymy obwód tułowia, dzielimy na 4 i robimy jeden pełny kwadrat, mierzymy, ile on ma przekątną i sprawdzamy, jeżeli ma 20 cm, a potrzebujecie na przykład rozmiar M, rozmiar L, no to wtedy może być za mały ten kwadrat. Robimy więcej rzędów. Ja w trakcie pracy będę pokazywać Wam, jak zrobić więcej rzędów, bo to jest tak zaprojektowany ten kwadrat, żeby właśnie bez problemu można było go powiększać do większych rozmiarów. Ewentualnie, jeżeli robicie dla swojej córeczki malutkie rozmiary, wtedy tych rzędów nie robicie 7, tylko na przykład 6 rzędów, żeby był ten kwadrat mniejszy, żeby, no bo przecież możecie zrobić na przykład nie w rozmiarze S czy XS, tylko jeszcze mniejszym, no dziewczynkę, taki top. I tak właśnie określa się rozmiar. Dzielicie na 4, zapisujecie, warto rozpisać sobie to też właśnie w taki sposób jak ja. Co ja tutaj mam dla Was za informację? Top ten nazwałam zwyczajnie, jest to flower top, po prostu flower top. Jeżeli uda Wam się zrobić, będzie mi bardzo miło, jeśli mnie gdzieś tam podlinkujecie, pochwalicie się i pokażecie, co Wam tutaj wyszło. Czy wersja taka, czy zmieniona, czy z frędzlami, czy kolorowa, czy jednokolorowa, obojętnie. Zawsze chwalcie się, bo jest mi bardzo miło, że korzystacie z tych filmików. Rozrysowałam Wam również schemat pojedynczego kwadratu. Jest on taki troszkę koślawy i już naprawdę biorę się za siebie, żeby ogarnąć jakiś program do rysowania
komputerowy program do schematów szydełkowych, tylko ja jestem do komputerów i do właśnie tych programów i do mediów społecznościowych trochę jak pies do jeża, ale no trudno, trzeba się ogarnąć, no bo to nie wyszedł mi kwadrat, tylko taki trapez trochę, ale mam nadzieję, że się tutaj połapiecie. Rozrysowane jest w miarę to wszystko, tak logicznie, to jest jeden pełny kwadrat składający się z 7 rzędów, czyli dokładnie tyle, ile ja tutaj robiłam. Ja jeszcze porobię zdjęcia. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to mogę wysłać w wiadomości prywatnej na Instagramie, na Facebooku. Ale pamiętajcie, czas mnie ogranicza, mam bardzo dużo wiadomości do odpisywania i może to po prostu z jakimś tam opóźnieniem mogę wam wysłać. Postaram się w mediach społecznościowych też ten schemat udostępnić, a jeżeli nie, to po prostu zróbcie sobie screen, dokładnie będziecie mieć na tacy. Osoby, które potrafią szydełkować ze schematów, nie będą musiały tutaj mnie krok po kroku słuchać. A jeżeli chcecie poćwiczyć schematy, macie tutaj razem ze mną pole do popisu. Wszystkie te włóczki zachęcam, żebyście kupowały w moim sklepie, bo to jest oczywiście moja praca i będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie sięgniecie do mojego sklepu www.karolinaszydelko.pl. Także zapraszam, zamówienia też można składać telefonicznie. Numer telefonu jest na stronie, infolinia. Zamówienia można składać właśnie bezpośrednio przez sklep, a jeżeli ktoś ma naprawdę duży problem ze złożeniem zamówienia, proszę się odezwać do mnie prywatnie, tylko zaznaczam, ja tak jak mówię, mam bardzo mało czasu, jeżeli zależy wam na czasie, no to lepiej dzwonić. I tak wstępnie chyba wam wszystko powiedziałam, co tutaj trzeba. Schemat już widzicie. Legenda do schematu też jest rozrysowana. To jest mój adres instagramowy, ale zapraszam was również na Facebooka. Wszystko jest tutaj rozrysowane. Mam nadzieję, że podołam zadaniu i uda wam się zrobić razem ze mną te topy. Koniecznie, tak jak mówię, koniecznie się pochwalcie. Jak uda się, no to bardzo proszę o zdjęcia w plenerze, oj, w plenerze to już by było super, jakbyście pokazały. Dodam tylko, że takich kwadratów trzeba zrobić 12, ale nie robimy ich wszystkich 12 na raz, tylko każdy kolejny będzie łączony ze sobą. Niteczek będzie, szczególnie w przypadku tych kolorowych topów, naprawdę dużo do schowania i to jest minus. Przyda wam się tutaj jakieś mniejsze szydełko jeszcze, ale praktycznie każda dziewiarka ma różne rodzaje, różne grubości szydełek, także przyda się mniejsze do pochowania tych wszystkich tysięcy niteczek, który, no i to jest minus, ale coś za coś. Ja już tutaj chyba wszystko, co miałam powiedzieć, tak tytułem wstępu, to powiedziałam. Miłego szydełkowania życzę, bo wy już dopiero rozpoczynacie drogę, a ja już skończyłam niteczki tylko do pochowania. Powiem wam tylko, że nie wiem jakim sposobem, to jest taka sprawa dziwna. Zrobiłam o 3 kwiatki za dużo. Tak się rozpędziłam, że myślałam, że robię tyle, co trzeba, a źle sobie policzyłam, także 3 kwiatki mi zostały, może jeszcze coś innego z tego powstanie kiedyś. I tak jak mówiłam, możecie wykorzystać te kwadraty do zupełnie innych motywów. Jakaś torba szydełkowa, taka w typie siatki, może to być coś jeszcze. No dawajcie pomysły naprawdę, jeżeli macie jakieś inspiracje, no to piszcie i chwalcie się. Miłego szydełkowania i już koniec mojego gadania, bo jak zwykle się rozgadałam na początek. Pozdrawiam i do zobaczenia tych topów już na sam koniec. Pracę rozpoczniemy od jednego pojedynczego kwadratu, który tylko jeden wykonamy w całości, od pierwszego do ostatniego rzędu. Później już kolejne kwadraty w ostatnim rzędzie będą łączyć się z poprzednim, dokładnie tutaj, tak jak widzicie. Ostatni rząd będzie łączył się, co jest fajne, bo też troszkę usprawnia pracę.
Tak jak wspominałam, możecie zrobić przeróżne wersje tego topu. Ten jest w jednym kolorze, co zaoszczędziło mnóstwo wystających nitek, natomiast teraz utrudniłam sobie troszkę pracę i wykonam kwadrat w trzech kolorach, można tak powiedzieć. Środek żółty, płatki, kwiatka, jakieś tam inne kolory, no i brzeg zrobię białym. Ale już, żeby nie przedłużać, rozpoczniemy pracę od wykonania magic ringu. Ja używam różne końcówki, tutaj tak naprawdę powiem wam, jest kombinacja dwóch nitek kordonka, bodajże maksimum, jeśli dobrze pamiętam. Wygląda to w kwiatku całkiem fajnie, nie widać, że jest to, to jest właśnie już wykonany kordonkiem maksimum środek, dwóch nitek. Używam też tego samego szydełka do wszystkiego, 3 mm. Zróbcie magic ring taki, jak lubicie, tak jak się nauczyliście. Ja nauczyłam się tak i tak ja właśnie lubię robić. Dokładnie w ten sposób. Wkładam do środka, wyciągam, przekręcam niejako i od razu robię dwa oczka łańcuszka, które tak naprawdę nic nie znaczą. Zmniejszam sobie nieco pętelkę. Nie wliczają się one do dalszego, pierwszego rzędu. Je pominiemy, one są takie rozpoczynające ten rząd, żeby nie było żadnej przestrzeni, dziurki później pod koniec tego rzędu. I pracę rozpoczniemy od 12 słupków. Przejdę to razem z wami. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty, ale słuchajcie, ja sobie zawsze później przeliczam, bo nie raz, nie dwa, po prostu zrobiłam źle. Zmniejszam i liczę od nowa. Słupki liczymy. Dwa oczka łańcuszka. Przepraszam, jakieś mnie chrypki ogarnęły. Liczymy jeszcze raz. Liczymy same słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Już mi się przydarzyło pruć cały kwadrat, bo zrobiłam tutaj za dużo o jeden słupek, także trzeba to po prostu przypilnować. Teraz łączymy rząd oczkiem ścisłym, wbijamy się w słupek. Tak jak mówiłam, te dwa oczka łańcuszka są całkowicie pominięte. Oczko ścisłe, możecie sobie rozciągnąć w dłoniach te małe kółeczko. I teraz pracujemy nad drugim rzędem. Rozpoczynamy od dwóch oczek łańcuszka, które też nie będą zupełnie brane pod uwagę. Następnie nawinięcie. I tutaj przy okazji polecam wam wrobić sobie niteczkę, która została z magic ringu. Jest ona dosyć długa, będzie do przycięcia, ale właśnie w tym drugim rzędzie, w którym mamy tęczki, no coś mnie, jakieś suchoty dręczą. Tutaj, gdzie mamy tęczki, wrobimy niteczkę. I jak ja to robię? Ja sobie ją wyciągam, najpierw wbijam się szydełkiem w pierwszy słupek i tak niejako zakładam sobie do przodu, żeby ujarzmić tą nitkę. Zobaczcie, to jest taki mój pomysł. Tak to wygląda. I teraz wykonujemy pierwszy z 12 pęczków. Każdy pęczek będzie się składał z 4 nawinięć. Wyciągamy pierwsze. Długie. Róbcie te nawinięcia. Drugie, trzecie i czwarte.
Oddzielcie sobie pierwsze oczko, które było na szydełku. Przeciągamy przed tym oczkiem i ostatecznie przerabiamy pęczek. Pierwszy z 12. Następnie każdy pęczek będzie oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. To pamiętajcie. I teraz już będzie łatwiej ujarzmić tą niteczkę. Wzdłuż prowadzimy krawędzi małego kółka i pilnujemy, aby wrobić końcówkę i dalej przerabiamy pęczki składające się z 4 nawinięć. 2, 3 i 4 i jedno oczko łańcuszka. Tak proszę przerobić do końca tego drugiego rzędu. I oczko odstępu. Drugi rząd gotowy. Mam już zrobiony ostatni, 12 pęczek. Dalej jedno oczko łańcuszka. I teraz łączymy drugi rząd, wbijając się w pęczek. Też te dwa oczka zupełnie pomijamy. Oczkiem ścisłym zamykamy rząd. I teraz pokażę Wam, jak zrobić przejście do następnego trzeciego rzędu, kiedy nie zmieniacie koloru. Czyli w przypadku, tak jak ja tu sobie przerabiałam biały top, wtedy robiłam jedno oczko ścisłe w lewo, wbijałam się po prostu bezpośrednio tutaj w dziurkę i już trzeci rząd rozpoczynałam tak jak w schemacie jest, czyli jedno oczko łańcuszka i jeszcze raz tutaj w dziurce zwykły półsłupek. To jest początek trzeciego rzędu i za chwilkę powiem, co dalej, ale gdyby ktoś robił jednak zmianę koloru, tak jak ja tutaj, to wtedy robiłam ja tak, jedno oczko łańcuszka, mocno zaciskam, oczywiście odcinam i niestety tysiące niteczek będzie do schowania. I teraz biorę kolejny kolor, robię od razu pętelkę kolejnym kolorem. No, czasami będę robić Wam tutaj takie przerywniki, bo jednak ktoś może woleć kolorowy top zamiast tylko jednym kolorkiem. Zmniejszam pętelkę i słuchajcie, w dziurce przed łączeniem rzędów wbijam się szydełkiem, o właśnie, i tutaj od razu robię półsłupek, już bez jednego oczka łańcuszka. Pierwszy półsłupek mam gotowy. I teraz niejako jesteśmy w tej sytuacji, co wszystkie osoby, mamy zrobiony półsłupek. Co prawda Wy, jeżeli robiliście jednym kolorem, macie jeszcze oczko łańcuszka przed półsłupkiem, ale nie ma to znaczenia, zupełnie się to nie liczy. Najważniejszy jest ten półsłupek. Trzeci rząd wygląda następująco. Proszę zrobić teraz 4 oczka łańcuszka i przechodzimy do kolejnej dziurki między pęczkami. Ta końcówka idzie do tyłu, żeby mi to nie przeszkadzała. I w tej dziurce przerabiamy zwykły półsłupek. Raz, 2, 3, 4 i w kolejnej dziurce półsłupek zwykły. Raz, 2, 3, 4 i zwykły półsłupek. Tak proszę przerobić do końca tego rzędu. Teraz łączymy rząd trzeci, wbijając się w półsłupek. Niezależnie od tego, czy zmienialiśmy kolor, czy nie, po prostu wbijamy się w półsłupek i wykonujemy oczko ścisłe. Następnie będziemy przerabiać płatki. Każdy płatek będzie identyczny. Rozpoczynamy tak wyjątkowo ten pierwszy płatek od jednego oczka łańcuszka. Następnie proszę zrobić nawinięcie i wykonujemy pod pierwszym łańcuszkiem w dziurce najpierw półsłupek nawijany,
dalej trzy słupki. I znów pół słupek nawijany. Każdy kolejny płatek rozpoczynamy tak samo, czyli nawinięcie i od razu przechodzimy pod kolejny łańcuszek. Robimy pół słupek nawijany, trzy słupki i znów pół słupek nawijany. I od razu nawinięcie i przechodzimy do następnego płatka. Tak proszę przerobić czwarty rząd. Kończymy rząd czwarty, wszystkie płatki gotowe. Łączymy go oczkiem ścisłym, oczywiście wbijając się w pierwszy półsłupek, który był w pierwszym płatku, ale ja powiem Wam, troszkę idę na łatwiznę, ponieważ tutaj się zrobiła taka dziurka pomiędzy oczkiem a półsłupkiem i ja się po prostu wbijam w tą dziurkę i wykonuję oczko ścisłe, łączeniowe rząd. Teraz pokażę, jak przejść do kolejnego, piątego rzędu. Osobom, które nie zmieniają koloru, tak jak ja teraz. Ja teraz zmienię kolor na biały, ale jeżeli Wy cały czas pracujecie tym samym, to po prostu teraz musicie zrobić dwa oczka ścisłe w lewo. Pierwsze oczko ścisłe na pierwszym słupku i drugie na drugim. I teraz już od tego momentu rozpoczynacie pracę nad nadaniem kształtu kwadratowego i rozpoczynacie od trzech oczek łańcuszka, które zastąpią Wam pierwszy słupek. Natomiast co dalej? Za chwilkę wszyscy się razem dowiedzą. Natomiast jeżeli zmieniacie kolor, no to ja podpruwam do tego statusu łączenia. O właśnie, to jest łączenie. Robię jeszcze jedno oczko łańcuszka. Zaciskam, odcinam i przygotowuję już sobie następny jasny, bialutki mój kolor. I tutaj tym razem od razu wykonuję pętelkę. Ja po prostu sobie tak staram bardzo ułatwić pracę. I to Wam też polecam. Wkładam na szydełko tą pętelkę, od razu robię nawinięcie, przytrzymuję je palcem. I od razu przytrzymuję sobie też tu tą końcówkę. I od razu wbijam się w miejsce, gdzie jest na każdym płatku drugi środkowy słupek. Raz, dwa, trzy słupki są. Wbijam się od razu w to miejsce i teraz wykonuję słupek. Jak pamiętacie, wy robiliście trzy oczka łańcuszka zastępujące słupek, ale my z racji tego, że już robimy następnym kolorem, od razu robimy słupek. I teraz co dalej? Wy macie trzy oczka, jeżeli robicie jednym kolorem lub po prostu ten słupek, nie ma to znaczenia, to dalej wbijamy się w tym samym miejscu i wykonujemy jeszcze dwa słupki. To jest połowa motywu, który będzie na każdym rogu. A my jesteśmy dokładnie w tym miejscu. To jest połowa motywu. Drugą połowę zrobimy pod koniec tego rzędu. Co dalej? Jedno oczko łańcuszka będzie oddzielać każdy ten mini motyw. I teraz proszę zrobić nawinięcie, zerkamy na kolejny płatek i na środkowym drugim słupku, to już się nie zmieni w tym rzędzie, wbijamy się, wykonujemy słupek. Następnie w tym samym miejscu dwa półsłupki nawijane. Pierwszy i drugi. Teraz jedno oczko łańcuszka,
nawinięcie i do kolejnego płatka przechodzimy. Robimy lustrzane odbicie tego małego motywu, który wykonaliśmy przed chwilą, czyli wbijam się tutaj w środkowy drugi słupek i robię najpierw dwa półsłupki nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci słupek w tym samym miejscu. Czyli zobaczcie, to jest dokładnie lustrzane odbicie względem siebie. Gdyby tutaj położyć lusterko, no to one by się tak fajnie nam tu odbiły. Teraz jedno oczko łańcuszka, o tym pamiętajcie zawsze. I teraz robimy motyw narożny, już taki pełny narożny motyw. Na środku płatka wykonujemy trzy słupki. Trzy oczka i trzy słupki. I to jest pełny narożny motyw. Następnie jedno oczko łańcuszka i powtarzamy te dwa pomniejszone motywy. Czyli przejdę to jeszcze z Wami na dwóch kolejnych płatkach. Najpierw wykonujemy słupek i dwa półsłupki nawijane. Następnie oczko łańcuszka i teraz dwa półsłupki nawijane. O, bym się pomyliła. Prawie bym zrobiła słupek, a ma być półsłupek nawijany. I teraz słupek. Dalej oczko łańcuszka i kolejny narożny motyw. Trzy słupki. Trzy oczka. I trzy słupki. Powtarzacie ten schemat jeszcze dwa razy. Jak dojdziecie do końca rzędu, pokażę, jak tutaj poradzić sobie z włączeniem. Jestem już na końcówce tego rzędu. Łączymy go, wykonując jeszcze połowę motywu. Tutaj na początku była pierwsza część. Teraz wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce i wykonujemy kolejne trzy słupki. Raz. Dwa i trzy. I teraz pokażę Wam sposób łączenia, który będzie się już zawsze powtarzał w każdym kolejnym rzędzie. Będzie łączenie zawsze na rogu. Dosyć proste, ale tutaj musicie nieco uważać, bo wykonujemy jedno oczko łańcuszka i teraz osoby, które tak jak ja zmieniały kolor, wbijają się po prostu pierwszy słupek tutaj. Natomiast osoby, które nie zmieniały koloru, mają trzy oczka łańcuszka i Wy w to górne trzecie oczko wbijacie się i wykonujecie tutaj, wiecie co, ja sobie, żeby ta dziurka nie była taka brzydka, rozwleczona, ja sobie wbiję się, o. I Wam też radzę, żeby tak wbić się niejako w słupek, jeżeli zmienialiście kolor. Także wbijamy się albo w to trzecie oczko łańcuszka, albo w słupek. I tu wykonujemy zwykły półsłupek, czyli wyciągam niteczkę i przerabiam. Dzięki temu nie musimy robić oczek ścisłych, żeby rozpocząć kolejny rząd, ale od razu w tym miejscu rozpoczniemy właśnie ten kolejny rząd. I teraz każdy kolejny rząd, siódmy, ósmy czy dziewiąty, jeżeli potrzebujecie większego rozmiaru, będzie wyglądał tak samo. To będą identyczne, bardzo łatwe i przyjemne rzędy. Także wykonujemy najpierw trzy oczka łańcuszka, następnie w dziurce dwa słupki, w dziurce w
tym motywie narożnym, oczywiście. I co dalej? Dalej, jedno oczko łańcuszka, następnie w każdej kolejnej dziurce wykonujemy 3 słupki. Jedno oczko i znów w każdej kolejnej dziurce 3 słupki. Im będzie tych rzędów więcej, oczywiście tych słupków między rogami, tych potrójnych motywów będzie więcej. To jest normalna sprawa. Jeżeli dojdziecie tutaj do rogu, powtarzacie to, co macie pod spodem, czyli 3 słupki, 3 oczka i 3 słupki. Tak wyglądają te bardzo proste rzędy. I ja, słuchajcie, mam ich w tym topie w rozmiarze S, tych prościutkich rzędów mam 2. Czyli teraz tak, teraz jesteśmy na rzędzie 1, 2, 3, 4, 5. Jesteśmy na 6 rzędzie. 7 będzie taki sam. To był, teraz mamy 6 rząd i jeszcze ja tutaj 7 rzędów wykonywałam w kwadracie o rozmiarze, w topie w rozmiarze S. Natomiast jeżeli wy chcecie zrobić większe rozmiary, nie ma problemu. Wystarczy dodać rząd więcej dla rozmiaru M, jeszcze jeden rząd dla rozmiaru L, jeszcze jeden dla XL i tak dalej. Ale oczywiście, ja teraz wam to tak mówię z głowy, tak w przypuszczeniach tylko. I najlepiej jest mierzyć to na sobie. Najlepiej zrobić pełny kwadrat. Każdy kolejny już rząd będzie identyczny, więc ja nie będę tego powtarzać, tylko dojdę do końca i powiem wam tutaj, jak połączyć jeszcze tak szybciutko. I właśnie odwrotnie. Jeżeli chcecie zrobić na przykład mniejszy rozmiar dla córeczki, która chce mieć taki kolorowy top, no to wtedy na przykład poprzestajecie tylko na tym 6 rzędzie. I wtedy te kwadraty będą automatycznie mniejsze, ale tak jak mówiłam, warto zmierzyć sobie przekątną, pomnożyć to razy 4 i wtedy wyjdzie wam obwód, czy wam pasuje ten obwód tułowia do tego wyliczenia. Ok, robimy. Pamiętajcie tylko, aby zrobić zawsze oczko łańcuszka pomiędzy tymi motywami i widzimy się za momencik. 6 rząd już praktycznie skończony. W zasadzie nie musiałabym wam tego pokazywać, bo łączenie rzędu jest identyczne jak pod spodem, czyli jedno oczko i półsłupek wbijamy się i tutaj już dokładnie to trzecie oczko, które robiliśmy na samym początku, tu wykonujemy półsłupek zwykły, taki luźniejszy zróbcie i przerabiamy. Następnie 7 rząd to będzie powtórzenie tego rzędu 6, a więc rozpoczynamy od 3 oczek i dokładnie powtarzamy ten sam rząd zgodnie z instrukcją sprzed momenciku. I teraz tak, w zasadzie ten 7 rząd do samego końca, włącznie z odcięciem niteczki białej, wykonujemy tylko w pierwszym kwadracie. Kolejne kwadraty już w 7 rzędzie będą łączone, a więc każdy kolejny kwadrat wyrobicie do 6 rzędu i ja za chwilkę do was przyjdę z nowym kwadratem zrobionym właśnie do 6 rzędu i powiem, jak go połączyć z tym pierwszym pełnym kwadratem, ale póki co jeszcze wykonuję do końca 7 rząd. Przypominam, to jest rozmiar S. Jeżeli potrzebujecie zrobić rozmiar M, musicie jeszcze jeden 8 rząd zrobić taki sam, żeby te kwadraty były większe, żeby
dobrze Wam to fajnie pasowało do Waszej figury. Wracam do Was jeszcze na chwilkę, żeby powiedzieć, że kiedy kończycie pełny kwadrat, ja już mam 7 rzędów, albo kończycie łączenie na przykład i doszliście już, macie połączony jeden z drugim kwadrat i chcecie po prostu odciąć nitkę, zabrać się za kolejny, wtedy zakończacie robótkę tak. Nie ma potrzeby, żeby tutaj robić oczka, łańcuszka i półsłupka, bo to było nam tylko potrzebne w momencie, kiedy chcieliśmy znów tutaj rozpocząć kolejny rząd. Teraz wystarczą dwa oczka łańcuszka. Dwa, nie trzy, dwa. Które wbijamy w miejsce, gdzie jest trzecie oczko na początku tutaj. Zastępujący słupek, te trzy oczka. I teraz ja robię tak. Wykonuję jeszcze jedno oczko ścisłe w lewo, żeby to tak bardziej się trzymało. Jedno oczko łańcuszka i zaciskam mocno, dopiero odcinam niteczkę. I tak zakończałam każdy kwadrat już po połączeniu jeden z drugim. Jak już połączyłam, doszłam do końca, to dokładnie w ten sam sposób, który Wam teraz pokazałam, kończyłam pełny kwadrat. Teraz przechodzimy do łączenia tych kwadratów i tak jak powiedziałam, w siódmym rzędzie będziemy już łączyć kwadrat drugi z pierwszym, trzeci z drugim i tak dalej, ale na początku jeszcze musicie pierwszy bok kwadratu zrobić po staremu, czyli zgodnie z metodą z rzędów pod spodem. Połowę motywu, te trójki słupków, aż dochodzicie do następnego motywu. Przepraszam, motywu, do następnego rogu, w którym wykonujecie połowę motywu, czyli trzy słupki. I teraz przystępujemy do łączenia. Jak będzie wyglądało łączenie w tych kwadratach? Ano dokładnie tak, pokażę Wam. Zrobimy takiego łamanego węża. Teraz łączymy pierwszy kwadrat z drugim i później trzeci będziemy tak od góry dodawać, żeby ten wąż aż do siódmego kwadratu był taki właśnie łamany. Ósmy kwadrat będzie łączył kwadrat pierwszy z siódmym, ale tutaj do Was wrócę. Także Wy robicie 7 kwadratów dokładnie z tą instrukcją, którą ja Wam tu rozrysowałam. Warto sobie też to samemu gdzieś w notatkach wyrysować. I teraz jak łączymy? Łączenie jest bardzo proste. Łączymy pamiętając o jednej najważniejszej zasadzie, aby łączyć nasze kwadraty, aby były one brzuchami, czyli tymi, ja to tak nazywam brzuchami, ale tymi lewymi stronami, gdzie one są takie brzydsze troszkę, były ze sobą brzuchami, aby się dotykały. Dlaczego to jest ważne? Bo później, szczególnie kiedy robicie jednym kolorem, może Wam się pomylić, i jeden kwadrat będzie tak połączony, drugi na lewą stronę. Także to jest bardzo ważne, żeby to dobrze połączyć. A jak łączymy? Mam połowę rogu i normalnie byśmy robili trzy oczka łańcuszka. Ale tak przy łączeniu rogu z rogiem wykonujemy jedno oczko. Bierzemy ten drugi kwadrat, który musimy połączyć. Wbijamy się w dziurkę, tu robimy oczko ścisłe i już mamy kwadraty ze sobą dwa połączone. Dalej jedno oczko łańcuszka, żeby były trzy oczka, tak jak normalnie jest we wzorze. Następnie nawinięcie i wracamy, kładam sobie na bok tu i wracamy, aby dokończyć nasz róg, czyli trzy słupki wykonujemy zgodnie z tą metodą, co zawsze. Trzy słupki. I teraz, kiedy już dojdziemy do miejsca, gdzie z automatu byśmy robili oczko łańcuszka, wstrzymajmy się, ponieważ to oczko łańcuszka musi być wykonane dokładnie tutaj,
kolejna dziurka musi być połączona zaraz za motywem, zaraz za tym rogiem, ale wiecie co, widzę, że błąd popełniłam, zobaczcie, zrobiłam dwa słupki zamiast trzech, trudno, zdarza się i mi to bardzo często się zdarza, a więc tak, zaraz za rogiem w tym drugim kwadracie wbijamy się w dziurkę i tu robimy oczko ścisłe, jedno, jedyne, następnie nawinięcie i kolejny, w kolejnej dziurce trzy słupki. Pilnujcie to właśnie tylko tego, żeby się mocno nie powykręcało wam. Mam kolejne trzy słupki. Teraz zerkamy właśnie na ten kwadrat. Kolejna dziurka i oczko ścisłe. I tak po kolei łączymy. To jest bardzo proste, naprawdę. To jest bardzo proste to łączenie. Przyjemne, bo nie trzeba tutaj dodatkowych nitek, nawinięcie i kolejne trzy słupki. Dziurka za dziurką. Warto to sobie tak rozłożyć, żeby sprawdzić, czy faktycznie dobre dziurki z dobrymi dziurkami łączymy. Oj, widzicie, już robiłam z automatu jedno oczko łańcuszka, a powinnam zrobić oczko ścisłe. Teraz tak. Raz. Dwa, trzy, oczko ścisłe, następnie przechodzimy do kolejnego rogu. Róg z rogiem wykonujemy trzy słupki jedno oczko łańcuszka. Następnie oczko ścisłe łączeniowe, dalej jedno oczko łańcuszka, żeby były trzy i dokańczamy róg i zaraz wam pokażę trzy słupki. Po połączeniu drugiego rogu mamy wykonane dokładnie to łączenie, ale musimy jeszcze dokończyć kwadrat do końca. Po prostu dokończyć musimy kwadrat i dokończamy go zgodnie z tym, co już dobrze znacie. Jak dokończycie, odcinacie i każdy kolejny kwadrat, aż do siódmego, łączycie dokładnie w ten sposób. Czyli zobaczcie, ja mam teraz tak połączone kwadraty, kolejne będę musiała połączyć od tej strony. Kolejny od tej, później od tej i tak dalej, żeby ten wąż był taki połamany aż do siódmego kwadratu. Widzimy się pod koniec, aż połączymy 7 kwadratów ze sobą i przy tym 8 już do was wracam i będę z wami tutaj na bieżąco robić, bo tam już trzeba będzie dwa boki ze sobą połączyć. Do tej pory będziemy łączyć tylko jeden bok, od góry, od dołu, od góry, od dołu. Natomiast ten 8 będzie kwadratem, który połączymy z dwóch stron niejako. I tak to właśnie wygląda.